Hej, 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 moi kochani, witam was serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcinek z Red Dead Redemption. I pamiętacie, że na ostatnim odcinku dojechaliśmy ciapongiem do mostu i ten most został wysadzony i w ogóle. I popatrzcie teraz na mapie, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy praktycznie koło rancha pani McFarlane, ale właśnie wysadziliśmy most, który prowadził do Stanów z powrotem i jesteśmy totalnie w dupie, bo już zostaliśmy już praktycznie na stałe. Tutaj też nie ma żadnej drogi. Dobra, tu jest jakaś droga. Ciekawe, jak to wygląda. I tu jest niby jakiś most kolejowy następny. Więc teoretycznie jest szansa powrotu. W praktyce już dwie nam minęły. Jedna przeprawa rzeczna właśnie tu, a drugi most tutaj. No świetnie. Dobrze się zaczęło. No i teraz kurczę, patrzcie, gdzie mnie wywiodło w ogóle z tym pociągiem. Trzeba by tu wrócić. Desanta jest znowu z drugiej strony tego. Tutaj mamy kogoś. Trzeba by tam jechać. Nie wiem, mam nadzieję, że w tym miasteczku, to jest chyba to miasteczko, w którym byłem przed chwilą, może znajdę jakiś, wiecie, diligence, który mi pozwoli na dojechanie gdziekolwiek. Ale na razie średnio to wygląda. No nic, spotkamy się gdzieś tam na miejscu. Okej, czekajcie, coś tu się stało. To wager $1 and accept the challenge of collecting herbs faster than your challenger approaches. Aha! Zakład, że szybciej odszukamy jakieś tam kwiatki, aniżeli ten drugi koleś. Nie, no już, ja rozumiem strzelanie do jakichś ptaszków, ale, czy tam czegoś, ale kurde, no już zbieranie jakichś kwiatków na czas, bez przesady. Znaczy ja mogę pozbierać kwiatki tak dla siebie, ale na czas, bez przesady. Dobra, słuchajcie, ja oczywiście zginąłem. Tak, najlepszym czasem sposobem na to, żeby się dostać na drugi koniec mapy, to zginąć, jeżeli ma się tam swój punkt odnawiania. Więc zginąłem i możemy, słuchajcie, ale patrzcie, ile tych kwiatków jest, bardzo fajnie. Plus z tymi wilkami jest tak, że wilki mi się zresetowały i to z bardzo prostego względu, że miałem zabić te wilki i jeszcze cholera jasna oskurować, czego oczywiście nie zrobiłem. Ale mam tutaj jakąś watachę wilków. A idzie mi stąd. Dawaj. Może byś tak wyciągnął nóż. Dziękuję. No, halo. Gin te wilki, a nie. No, po prostu. No, trzeba być debilem, no. Macha jak pojebany. Jeżeli te, no bo nie wiem, nie mogę tu wycelować tego wilka, tak? Mogę tylko liczyć na to, że po prostu jak machnę, to się uda, tak? No, więc macham jak pojebany, wszystko spoko, po czym przybiega jeden i wiecie, tutaj jest straszny problem, że ten pasek nie ma paska życia. Naprawdę, tutaj by się mocno przydał pasek życia, jak rozumiem jeszcze w GTA... Chociaż nie, w GTA też by się przydał tak naprawdę. Nie wiem, dlaczego akurat taki system tutaj wybrany został bez paska. Pytanie, czy ja te wilki, jak tutaj gdzieś zabiłem przed chwilą, to coś z nich zostało? Czy to się zresetowało? Mogło się to zresetować, niestety. Gdzie ja w ogóle byłem? Byłem w jakimś takim miejscu? Dobra, czekajcie, tutaj był ten namiot tego kolesia, ale widzę, że nie ma tego namiotu. To jest coś innego teraz. Okej, no tych możemy pozabijać. No właśnie, to jest to. Strasznie długo trwa wyjęcie cholernej broni tutaj. Tak długo, że właśnie kolej zginął. Zanim zdążyłem broń wyjąć. Czy jest jakiś jeszcze jeden ziom? Dobra. No i tyle było, no. I wszyscy nie żyją. Świetnie. Ja nie mam tu szczęścia, naprawdę. Ja to tu nie mam szczęścia. Pozbieramy chociaż amunicję. No i nic, wilków nie ma. Wcześniej było spoko, tylko ja ich zapomniałem oskurować. Znaczy, zapomniałem, że to jest jakby część zadania. Oskurowanie ich. No tak to pewnie miałbym już ten. I dlatego się śmiałem, nie? Że tych wilków powinienem dużo więcej zabić, a nie. Chodziło o to, żeby je jeszcze oskurować. Okej, coś słyszę. Coś słyszałem z tamtej strony chyba. Tu sobie wezmę tego kwiatka. Dobra, mniejsza z tym. Zaraz jadę zadanie robić, jeszcze spróbuję się z tymi wilkami trochę pomęczyć. No dobra, jesteśmy w tym miasteczku Escalera. Spróbujmy do Desanty znowu się dostać.
Okej. Okay. Tam jakaś kobieta chyba krzyczy, ale już trudno. Zacznijmy w końcu coś robić. Zacznijmy questa. Tylko gdzie? A, tutaj mam się na balkoniku pojawić. Dobra. The Demon Drink. Demoniczny napój. Hablas lealtad, pero eres transparente. A o co tu chodzi? Cuando mi cabeza está pelado, ¿verdad? No, mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres, un muchacho? Jovencito, sin vergüenza. ¿Qué diablos este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. Friend of Mexico. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Ah, perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Ah, perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Troszkę takiego zeza ma ten nasz kolega. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice. Nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que ese bruja que me traíste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho, drunk, who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God! And they turned their back on him. Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. Is she only a tyrant? That is the way it is. These people need a ruler. Sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que será, será. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force. Force must be used if you are to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After you find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. No, niestety. Por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. You head there and you lend your support. No niestety, no, Marston za każdym razem próbuje wymusić na ludziach, żeby wiecie, pomogli mu, albo pomóż mi najpierw, to ja pomogę później tobie, ale to niestety nie działa w tę stronę. Okej, okay, no na kuń. Jedziemy gdzieś. Został straszny opierdziel, ale jakbym jeszcze znał hiszpański, to może bym wiedział o co. No zrównaj się ze mną, to nie będę musiał jechać ja. So I finally met your great leader. He certainly lives up to his reputation. What would you know about leadership? Only that most can't handle power. Come on! Kurde, cholerne beczki mnie zablokowały. No właśnie, on wcale nie jest jakimś takim zajebistym liderem. Tesoro Azul. No przecież kurde, byłem z nim zrównany, o co chodzi? Nie mogę się teraz z nim zrównać. Ale bullshit. No dobra, jak tak uważasz, to proszę bardzo. Możemy się ścigać, ja tam nie mam problemu. Tylko, że ja i tak będę pierwszy. Jak tu jasno, chyba się ten pył podniósł. Masakra jest. Zresztą się to odbija. Jakieś takie mleko zrobiło nad drogą, masakra. Coś miałem. Z takim myśleniem to ten cały kolonel, czy jak im mu tam
to mógłby być templariuszem, nie? Że musisz użyć siły, żeby zmusić ludzi do tego, żeby pracowali. A on taki tekst powiedział, ten nasz kolega wcześniej, że tam... Że... O co to chodziło, że... Że jeżeli widzisz biednego, głodnego człowieka, to musisz go bić do tej pory... Czekajcie, muszę zebrać myśl, że będą go bić, tego biednego człowieka, do tej pory, aż sam wyhoduje sobie coś do jedzenia, a nie będzie tylko, wiecie, próbował albo żebrać, albo atakować innych, żeby odebrać innym, bo to w sumie też, to jaki w tym sens, nie? W sensie, ja nie mam, więc odbiorę tobie, żebym ja miał, tylko że ja to coś zaraz użyję, a ty też nie będziesz miał i w tym momencie co ty będziesz grabił kogoś następnego, tak? Tylko że... już nie ograbisz mnie, bo ja już tego nie mam, bo ja to zużyłem, czyli teraz ja szukam następnej ofiary, powiedzmy, do ograbienia i ty też szukasz następnej ofiary do ograbienia. To nie działa w ten sposób, nie? A, to tutaj, tak? A, właśnie ktoś zginął. Tyle, przynajmniej rozumiem, że jak oni się pytają, kim jest ten koleś, nie? W sensie, jak wskazują na Marstona. Chcę, tam for rebels. Możemy wziąć tego. Dobra, tu był jeden. Tu jest następny. Tego jeszcze raz i oczywiście tego też. Chyba przynajmniej w rękę go postrzeliłem. Tego też postrzeliłem, ale nie zginął. Teraz już nie żyje. Też już nie żyje. No ładnie tu, kurde. Weszliśmy i po prostu robimy rozpierdziel w jakiejś wiosce. Znaczy ludzie się po prostu mogą bronić, nie? Bo boją się po prostu policji. Ściul ich tam wie, to może być równie dobrze gang. O, fuck, stałem z jakimś gównem. To jest akurat policja. O, fuck, trochę ich tu wychodzi. Dobra, tu mamy tak, tu mam jednego. Tu gdzieś się schował następny. Tu jest jeszcze jeden, dobra. Trzymy przynajmniej tych. Bardzo ładnie. Aha, ten się akurat schował. A dwóch oberwało. Dobra, to chyba wszyscy. Poszło nieźle. Spróbujemy jeszcze zebrać, wiecie, amunicję z nich. Skoro tak sobie tutaj powychylali się. Proszę bardzo. A, oni mieli shotguny. No ale dobra. No to na środku się spotkamy. Remember, nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, właśnie. It's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. And what makes you think I'd do that? You want to find Javier Escuela, don't you? Done. You're helping Mexico. Vámonos, muchachos. Buen trabajo. Aha, fajnie. I teraz ja mam spalić domy, żeby oni nie mieli gdzie wrócić, gdzie mieszkać. Świetnie po prostu. I to jest ich sposób na uleczenie Meksyku. Coś widzę, że długo to nie potrwa moja współpraca z nimi. Okej, pull up, ready menu. Aha, okej, dobra, tu mamy... A, tu mamy fire battle. Czy mamy coś, co się nazywało... koktajlem Mołotowa, zanim się nazwało koktajlem Mołotowa, nie? I tak zniszczone strasznie to miasto, bo w sumie wszystkie te domy są jakieś taka ruina właściwie jest. Są tak na dziko dosyć zamieszkane chyba.
You need to relax. Come back to the villa and sample some of the new girls before they spoil. No, świetnie. Jeszcze coś, co było kościołem, też palimy, tak? No to był po prostu kościół. I to jest chyba najpiękniejszy obrazek właśnie podsumowujący ten rodzaj misji. Co prawda tutaj, o, you're becoming famous, press bounty hunters... Okej, dobra, mniejsza z tym. O, tam fame nam wskoczył, to jest spoko. Nowe itemki możemy kupić, dzięki temu, że mamy lepszy fame. No dobra, to co, chyba... Ktoś jest? Jakaś krew leży, ale... Aha, są ciała, ale nie ma naboi niestety. Słuchajcie, no to nic, chyba wracamy w takim razie do Desanty. Skoro mamy już ten wątek cały, to możemy spróbować coś z tym zrobić. Inaczej, zobaczmy najpierw, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy nie tak daleko od Chuparosy, a może faktycznie pojedźmy tutaj, bo moglibyśmy też drugi wątek pociągnąć. Zobaczyć, o co chodzi tam. Jak to będą znowu jakieś gigantycznie długie rozmowy. No tutaj jest o tyle fajnie, że wiecie, te rozmowy już są skrócone do minimum. Już poznaliśmy ludzi. Z drugiej strony dobrze by było, wiecie, nie obstawać tak przy jednym. I skorzystać w końcu z drugiej opcji. Dobra, to nic. Chyba się spotkamy gdzieś tam już bliżej tego miejsca. No i już jesteśmy pod tym drugim miasteczkiem. Co to się zwało tak śmieszne? Jakoś Chupa Chupsa, coś tam... Chuparosa, o właśnie, pod Chuparosa jesteśmy. I... No i tutaj już co? Tutaj się już zaczyna zadanie? Mamy znacznik? Pewnie tak. The Gunslinger's Tragedy. Tragedia... Strzelca? Nie wiem, jak to inaczej nazwać. To jest chyba ktoś, kogo nam polecił ten, nie? Irish. Gringo! Hablas español? Czy gadam po hiszpańsku? Nie. Pardon, pero yo habla un solo poquito español. Że przepraszam, ale tylko trochę. Si, gringo. Hablo mucho inglés. Hablo filthy fucking bean eater. Hablo slippery little Mexican. Hablo little piece of shit. Comprende, amigo? Comprende? What are you doing here, gringo? I don't remember inviting you to my country. I don't think you did, amigo. I mean you no harm. You mean us no harm? This is funny. What harm could you do to us exactly? Cóż, mogę was pozabić, to bardzo szybko. No, I appreciate the welcome committee, but I'd hate to spoil a beautiful afternoon on such beautiful land with any further unpleasantries. Now, if you'll excuse me. Hold it, gringo. I think you're forgetting something. A little taxation. I have a large family. Very big. I too have a family, friend. So that we may see our families again, I suggest we part ways amicably. O nie, zabrał nam kapelusik. No to się wkurzy. Can I see the boots, gringo? I think you can see them from where you're standing just fine, senor. Take off the boots, Americano. No to i zabijemy. Strzelił mu w brzuch, żeby się pochylił. Oh, very good. Very good indeed, sir. O, jakiś Amerykaniec. Illiterate farmer crossing the river, coming into their civilization and butchering the local peasants. Thank you very much, sir. Proszę bardzo. Don't mention it, old man. You kill peasants, you become a peasant. I never aspired to be anything more. A socialist, huh? No wonder you left America. I'm many things, most of them bad, but a man of political principles? No. Well, then I fear Mexico may not be for you, sir. Don't you worry about me.
Oh, but I do worry. An angry man a long way from home, a man who handles a gun as sloppy as you. I can handle a gun okay, partner. As long as you're killing quail or peasants. But if you have to face another man, you don't stand a chance. Oh. Can show you a few tricks. Come with me. O kurczę, gość nas chce pouczyć strzelać, bo stwierdził, że... I never had a name, mister. I was raised in an orphanage. A real American, huh? Wonderful. Ten powiedział, że nie miał nigdy prawdziwego imienia, bo jest sierotą, czyli co, John Marston sobie sam wymyślił? Na to wychodzi. Ten nas będzie uczył teraz strzelectwa, tak? Keep on practicing. Thank you, old man. Now, who are you? No one interesting. Who are you? Ciekawa rozmowa. Not a name that means much anymore. Means a little. You were famous when I was a boy. Oh. Yeah, killing men's a strange kind of fame. No, tak, to prawda. I was the fastest in my time. I must have been. I'm the only one left. What are you doing here? Living quietly. Waiting. For what? I don't know. And you? I'm looking for a couple of men. Bill Williamson, Javier Escuela. Escuela's from here. Oh, John będzie palił? Don pali? Teaming with a... Nie, on sobie pali. Mercenaries. Locals hell-bent on revolution. Revolution? Another one? Yeah. Never really is. This whole place has been a hotbed for revolution since before the Spanish left. Now there's another local guy running around promising the peasants their freedom. Ah, just like the last two or three. Yeah. Local government? Foul bunch. Colonel Allende, he runs this place like a feudal king. He's an awful individual. Yeah, you see. So. Poznaliśmy z nim. Until someone puts a bullet in his head. Well, let's get back to it. You gotta keep that back straight. Otherwise it makes the gun jump. Okay. Seems Schofield makes a difference. Now that's a real gun. Enter the eye. Aha, butelki mamy zrobić, tak? In the deck, press A to place attack on object, tag all three bottles and press... No dobra, to wiem. Aha, że tutaj się nie automatyzuje, tylko musimy sami to naklikać, tak? Well done. Now that wasn't so hard, was it? Come on, I've got another idea. Może zabijemy jeszcze tego kolesia. Nie, nie można. No trudno. Chodźmy za tym rickettsem. Scavenging and scaring the life out of the locals. I say we put your newfound skills to the test while doing a public service for the good people of Chuparosa. Here we'll do. I'm gonna scare up some birds. Let's see if you can take down more than one at a time. Okej, aha, on będzie strzeli. I teraz musimy zrobić tak, żeby oznaczyć jak najwięcej, ale oznaczamy już ręcznie, nie oznacza się automatycznie. Skrzydło to tutaj będzie cało, dobra. Nice, wyszło fajnie. Chyba jeden tylko tam uciekł. Dobra, dwa. No i bardzo pięknie. W sumie jest spoko, że oznaczam sam, a nie oznaczają się samoczynnie, bo... Czasem to jest takie, wiecie, ten turikes, ja chciałem przynajmniej tego jednego ptaszka oskurować. Czasem to jest na tej zasadzie, że no tak, a coś tam się, coś tam, kurde, zaznaczyło, ale tak średnio, nie? To mamy większą kontrolę w sumie teoretycznie nad tym. No, kiedyś, tak jak mówię, kiedyś przez przypadek zupełnie zabiłem własnego konia. Właśnie dlatego, że miałem, próbowałem oznaczyć jakoś tam chyba kojota czy wilka, który przebiegał, czy nie, jakąś pumę chyba, która przebiegała dosłownie pod moim koniem i chciałem, wiecie, oznaczyć sobie, no i jeb, strzeliłem akurat w momencie, kiedy, czy było już to oznaczone, ale strzeliłem w momencie, kiedy przebiegało pod koniem i, no i zabiłem konia. Chyba straciłem trochę honoru wtedy, ale spoko.
dużo się nie stało. Aj, señor Ricketts! Señor Ricketts! Señor Ricketts! Señor Ricketts! Por favor, señor. Our bank wagon's under attack just outside of town. We need your help again. Whoa, slow down, Ramon. We'll take care of it. Thank you, señor. Again, you are the savior of this town. Well, my friend, are you ready to take a less theoretical exam? Jak sure. Najbardziej. I don't think I ever rode with no savior before. Let's haul out. No to na koń. No, próbują obrabować transport bankowy, tak? W sumie to takie jest chyba oczywiste wręcz, nie? Że transport z banku będą próbowali obrabować. A on jest takim, widzicie, local hero. It's a long story. We used to ride together. We was all friends once. Only a buzzard feeds on his friends. There must be a high bounty on their heads. What would you do if somebody took the people you love and told you they'd die if you didn't do as they asked? Whoa! Szybko to przebiegliśmy. Miss the hostage, keep your distance and use the die. Okej. Okay. Czy on właśnie spadł? Debil. Nie bardzo widzę tego. Czekajcie, najpierw tego dodaję, sobie tak zdejmiemy. Okej, okay, chyba ich nie zabiliśmy. Wydaje się, że... Chyba zdjąłem zakładnika. Nie zdjąłem zakładnika, idealnie. Nie mogę oznaczyć kogoś... To nie jest zły. Nie mogę przez przypadek zaznaczyć z dobrego kolesia. To jest świetne, więc po prostu wystarczy nacelować gdzieś tam i klikać i się uda, nie? Aha, i mam wrócić na wagon, ale czemu zostałem tu sam? Czemu ikon w ogóle tam? Dobra, weźmiemy tego teraz. Failed? Nieprawda, nie zostawiłem, oni odjechali beze mnie, nie zaczekali, co za paściarze zasrane. Po prostu ten ziomek sobie po prostu wszedł. Aha, i mam teraz chronić jeszcze ten escort the wagon. No wszystko spoko, ale nie zdążyłem wsiąść na konia nawet. Za bullshit. I to jest ten Scolfit revolver, no dobra. Gdzie ten nasz kolega? Tam jest, dobra. To jest śmieszne, musimy utrzymać tempo, ale... Znaczy, utrzymujemy tempo, ale... Ale tak naprawdę... tu jakiś koleś spadł? To do kogo ja tam, przepraszam, strzeliłem? Twarz mu, kurde. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. They don't know how lucky they are. Damn right they don't. My sarcastic little apprentice. Nazwał nas apprentice, czyli wiecie, uczeń właściwie. Fajnie. No, że tutaj utrzymuje się tylko tempo, ale nie kierunek jazdy, czyli muszę dalej sterować koniem, chociaż ten utrzymany tempo będzie, jeżeli jest zielony wskaźnik. Nunca podré agradecer lo suficiente. Buy me a whiskey later and we'll call things about even. Okej, okay, w zamian za whisky. O, current dead eye level 3 out of 3. Oh yeah, fejmu dostaliśmy. A, i tu jest w ogóle, popatrzcie, tu jest tak samo jest nocna straż, tak jak było u Honor Hero. Okej. Okay. You're outstanding knight of the bleak western wilderness, law and eyewitnesses only put crimes after the first murder committed. Okej, okay, czyli w tym momencie mam tak wysoki honor, że jeżeli dopuszczę się jakiś pseudo zbrodni, typu nie wiem, kogoś pobije, czy kogoś zwiąże na lasu, czy coś, czy kogoś, coś okradnę, no to jakby to zostanie pominięte, tak? Świadkowie będą tylko się pojawiać w momencie, kiedy kogoś zabije. No, dobra. No, tak jak widzicie, jest tu nocna straż, tak jak u pani McFarlane, pewnie ona tutaj polega na czymś innym, ale jest. Natomiast w tym odcinku to myślę, że już wszystko. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to pamiętajcie o tym, żeby skomentować i ocenić. Mamy tutaj domek i to będzie bardzo dobry pomysł, żeby
ten domek sobie zakupić, a ja sobie tam sam do niego pójdę. Mam nadzieję tylko, że ten Landon nie zacznie misji. No, także to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia. A, pamiętaj, żeby skomentować i ocenić film, no i klikajcie na karty, które widzicie teraz na ekranie. Ja zawsze właściwie przyjąłem sobie taki wzorzec, że teraz na karcie pojawia się oczywiście tam mój kotek do subskrypcji, film poprzedni z serii i jeden film, który ma być odpowiednio wybranym filmem dla was, więc jeżeli, znaczy nie, akurat tutaj jest inaczej, bo ja GTA 5 wam tu wrzucam, no ale nic, obczajcie serię z GTA 5, cześć!